Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Od razu przepraszam, że ponad tydzień nie było Ratchet & Clanka. Tu się mogę przyznać dla mojego błędu, ale to się zmieni. Czemu? Ponieważ zrobiłem już plan nagrywania. Otóż... Sekwencja autodestrukcji, ale tak. W poniedziałek będzie Ratchet, jak teraz widzicie. We wtorek będzie Rayman. W środę będzie Sonic. Aczkolwiek Sonica jeszcze dzisiaj nagram, żeby przetłumaczyć. Hehe. W czwartek będzie Spyro. W piątek jest zarezerwowany na live, więc wtedy nie ma filmów. Kiedy jest live oczywiście, jeżeli nie ma live'ów, to... może wiesz, że coś tam wcisnę. W sobotę jest Metal Slug. A w niedzielę jest Lego. Chyba tak to zrobimy. Nie jestem jeszcze pewien, ale tak to chyba pamiętam. Tak to pamiętam w każdym razie. Więc prawdopodobnie taki jest ten plan. Sugerowałem się... tym, jak bardzo są moje serie oglądane. Prawdopodobnie Lego jest tą najmniej oglądaną serią. Najbardziej jest Sonic, chyba, więc dałem ją w środę. Żeby było też dla tych ludzi, co oglądają u mnie Raymana i Ratcheta. Bo szczerze powiedziawszy, od razu tak powiedzieć jak Sonica. To nie zbyt mi się to widzi. W każdym bądź razie, tak się przedstawia ten plan. On jest jak na razie niezmienny, ewentualnie tylko się zmienia to, że inna seria tam wlatuje. Czyli zakończę Ratchet & Clank 3, to wleci Portal 2. I tak. Co chciałem powiedzieć? Jeszcze coś chciałem powiedzieć, jakieś ogłoszenie parafialne jeszcze chciałem, ale... Ale jakie mamy misje w ogóle? A, mamy iść na Terranozis. Już ten tydzień sprawia, że nie pamiętam nic. W każdym razie jest fajnie, lecimy z Ratchetem i Clankiem. Pozdrawiam ogólnie Polisza, Polish TV. No tak, Polish TV, przepraszam, jeżeli powiedziałem twój nick. Za to, że oglądasz Ratchet & Clanka. Jesteś chyba tą taką jedną osobą, która najbardziej ogląda tego Ratchet & Clanka chyba. Tak zauważyłem, bo strasznie się cieszysz w komentarzach, jeżeli jest raczej Clank. Ale cóż. No i lecimy! Myślałem, że będzie cutscenka i dlatego się nie odzywałem. Dobra, trwa zapisam, lecimy. No, ja chcę tutaj... No kurde. Dobra, i oczywiście korzystamy z mojej techniki, czyli krążymy w kółko, żeby nas nic nie trafiło. Może to trafić w naszych towarzyszy, przyznam. Ale co tam, my i tak jesteśmy OP. Dobra, to było bliskie. Spotkanie pierwszego stopnia. O. Ogólnie te takie powolne opadanie jest strasznie fajne, bo wtedy się czuję, jakbym latał. Kiedyś na pewno tego może spróbuję. Może nie tak drastycznie, że wiecie, skok z samolotu od razu. No ale no, na pewno kiedyś spróbuję takie spadanie kontrolowane. Może wiecie, nie, że samobójca i tak dalej, żeby się zabić, tylko że... tylko po prostu kontrolowane w sensie, że prawdopodobnie nic mi się nie stanie. Dobra, my tu tego shock blastera użyjemy. Bo oczywiście korzystam z mojej metody i to prawdopodobnie będzie w każdym Ratchet & Clanku poza Gladiatorem. Bo w Gladiatorze mam tylko moją taką jedną ulubioną broń, którą na 100%... A chociaż nie. Bo ja nie będę grał przecież na Beginnerze Gladiatora. No to będzie... To będzie tak trochę... Taki trochę wstyd, gdybym grał. No, taka siara była. No w ogóle nie lubię tego, że te roboty, właśnie mogę się gdzieś ukryć, te roboty robią całą robotę za mnie praktycznie. Bo to jest zbyt łatwo już dla mnie.
Wiem, że jestem lama, ale... No proszę, żeby roboty wszystko za mnie wyhonorowały. Chociaż i tak niektórzy mówią, że roboty za parę lat to będą nam tyłki podcierać, ale... Ale no, właśnie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. W każdym razie. To był najgorszy scenariusz, że roboty już zaczną nam tyłki podcierać. Jeszcze tak, nie daj Boże, weźmie zamiast sraj taśmy papier ścierny i już. No i już mamy przerąbane. Tak, no nie wiem, na Lesplu raczej tak gadałem, jak to roboty będą nam podcierać tyłki. Ja pierdzie. Nie ma lepszych tematów do rozmowy. Nie wiem, mógłbym tu równie dobrze gadać. Dobra. Wylewelowało nam. Już na przedostatni poziom. To jest fajnie. Gdzieś tu były jeszcze skrzynki. Ja widziałem tu... O, właśnie. Więc teraz będziemy z Nitro... Nitro czy Nitro? Nitro. Boże. Ślepy. Ślepy jestem. Głuchy jestem. Za niedługo jeszcze się... Nie no, nie będę tego mówił. Nie, ja coś ostatnio śmiesznego mi powiedział, ale... To by do mojej tej polityki kanału nie pasowało. Wiecie, brzydkie słowa i te sprawy. Wiem, że praktycznie brzydkie słowa na, w 90% teraz życia ludzkiego się spotyka, ale... Ja jestem... Mój kanał jest akurat w tych 10%. Że tutaj się przekleństw raczej nie powinno spotykać. No chyba, że Michał jest na moim lespie, to wtedy już dupa zbita. To wtedy cały misterny plan poszedł. Dobra, oczywiście nieprzyzwoite budowle usuwamy jak w Minecrafcie. Serio, ludzie, ja kiedyś... Taka śmieszna sprawa z tym Minecraftem, bo... ja kiedyś byłem adminem na jednym serwerze. I... No ogólnie byłem od spraw budowlanych. Nie byłem tam budowlańcem, bo talentu do budowania nie mam za grosz. Ale po prostu usuwałem nieprzyzwoite budowle z serwera. I za to banowałem. I ktoś zrobił uniklucz z Ratchet & Clanka. No i było fajnie i tak dalej, ale... No, za nim stało prącie. I co się okazało, to jest ten sam gracz. Jak się później tego gracza... O, fajny glitch odkryłem, nice. Jak się później tego gracza dopytałem, to mi wszystko wyjaśnił, za co dostał bana. Po pierwsze za używanie brzydkich słów, po drugie za nieprzyzwoitą budowę. Mógł się nie odzywać i dostałby tylko bana na tydzień. Tak to dostał na rok. Byłem surowym adminem. Ale dobra, rozwaliliśmy tą bazę. Jest fajnie. Teraz już możemy stąd iść. Tu jest bardzo niefajnie. Dobra, i tym cudańkiem będziemy sterować. Dobra, ja tu oczywiście pozbieram hajs. Bo jestem przecież materialistą i hajs jest najważniejszy. Tak naprawdę nie nagrywam dla przyjemności, tylko po to, żeby zgarnić hajs. Oczywiście to jest żart, bo pewnie założę się, że pewnie znajdzie się jakaś grupka osób, która mi zacznie wmawiać, że o, ty to robisz tylko dla hajsu, sam to mówiłeś. Nie, ludzie. Pamiętajcie, że jeżeli ja kiedyś tak powiem, że robi to dla hajsu i w ogóle to... Wiecie, że to jest kłamstwo kompletne. I tak, pewnie zaraz ktoś tutaj wyjedzie z tym, że ktoś mi dał partnerstwo. Otóż tak, to jest prawda, że zostało mi zaproponowane partnerstwo, ale jak się dowiedziałem, jest to prawdopodobny spam. Jeżeli chcecie wiedzieć, nie zaakceptowałem tego, bo pierwsze boję się o stronę prawną. Po drugie... Nie jestem pewien, że to zrobię w najbliższej przyszłości, w sensie partnerstwo zaprzysiężę. Po pierwsze dlatego, że
jestem niepełnoletni, czy swoją drogą już, ale druga taka sprawa, że no po prostu nie mam jak na razie potrzeby. Póki nie mam własnej jakiejś stałej pracy, czy coś, albo pracy dorywczej chociaż, to znaczy mi nie jest to potrzebne, jak na razie. Dobra, będziemy oczywiście używać naszego Nitro Launchera, o kurwa. Dobra, myk. Myk. Ekrany mi się włączyły. To jest w ogóle śmieszne. Dziwnie mi jest teraz mówić ekrany. Nie ekran, tylko ekran, bo jak dobrze wiecie, mam już dwa monitory. Jest fajnie. Aczkolwiek na razie nie mogę przyzwyczaić do mówienia dwa ekrany. Natomiast jeden ekran. Bo teoretycznie mój czas nadawania tutaj mówi mi Audacity. Taki mały skrócik wam pokazuję. No i zdobyliśmy trofeum Ala Makota. Nie wiem w ogóle skąd wyszło to Ala Makota, bo słyszałem, że to z pana Kleksa jest, z jednej z książek. Akurat wszystkie książki pana Kleksa czytałem i tak, przyznam tylko, że nie wiem, jakoś mi się nie wydaje, że to byłoby z pana Kleksa. Pan Kleks to jakaś taka bardzo mi się wydaje, że nie jest taka stara książka, więc bo nie wiem, przyznam się, nie wiem kiedy został pan Kleks wydany. To mogę przyznać, że tego nie wiem. Dobra, oczywiście włączam teraz mojego autoklikera w ręce. W palcu dokładnie mówiąc. Nie środkowym! Zaraz coś mi mówi, że jestem zdenerwowany na displayach, ale nie, spokojnie. Moje wnerwienie dopiero się na niektórych displayach okaże. To jeszcze jest pikuś. Pan pikuś. No i zaraz tu wino prawa autorskie. Zauważywanie pana pikusia. Nie, no, uwielbiam tamtą reklamę. Ona była fajna. Przyjemna. Przyznam szczerze. Okej. Myk i nawalamy z karabinku. Easy. To już jest trochę cheatowane. Nitro Launcher, no to użyjemy sobie. Ogólnie ja bym się pewien rzecz, żeby dalej z Nitro Launchera magazynek z Nitro Launchera używać, czyli po prostu kiedy Ratchet podskoczy drugi raz i się obraca, to wtedy to rzucić, to wtedy Ratchet dorzuca to dalej. Oczywiście zniszczyliśmy ten tutaj satelitę, radar, wieżyczkę zniszczyliśmy, żeby nie atakował naszych statków. Jest fajnie. Tam jest nasz automobil. W ogóle bawi mnie słowo automobil. Znaczy może nie bawi, ale jest śmieszne. Znaczy się takiego słowa się raczej nie słyszy na co dzień. No i dobra, wjeżdżamy oczywiście na pełnej. To jest świetne po prostu. Mogę sobie tak wjechać bez żadnych skrupułów. Po prostu mogę sobie wjechać. Z buta wjeżdżam. Myk. Koniec. Bo to ogólnie auto też ma swoje punkty zdrowia. Ono ma 100? 100. 100 ja już zużyłem troszkę. No, ale na szczęście, jak widzicie, to jest OP po prostu. I, no, mogę sobie wjechać wszędzie tym i rozwalić przeciwników. Gdyby to było dalej dostępne, w sensie, że tam, gdzie już idziemy po te rozwalić rozwalić te wieżyczki. To by było fajne, gdyby tam się dało jakimś glitchem na przykład wjechać.
tu jakbym wszystkich rozwalił po kolei, kurde, to ja bym się nawet nie caskał z, broniami jakimiś, po co komu broń? Broń jest dla słabych. Ja preferuję tylko broń... broń białą, o. No wszyscy wiecie, że... Co?! Nie, to było oszukane, Dlaczego mnie to tak nie wybiło? Hello. Coś się nie zgadza. Zgłaszam protest. Wejdźmy z Nitro Launcherem. Co? Czemu to przeleciało? Nie! Nie, przeleciało. O, przeleciało. Nice. Lecimy z tym. Ło. Nie, dobra, nie wiem jak tego uniknąłem. Ale uniknąłem, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, co... To wiecie, to jest po prostu skill. Tak naprawdę to tylko... zbieg okoliczności, że... To po prostu AI nie wytrzymało takiej beznadziejności graczu. Że po prostu AI tak jakby popełniło samobójstwo i już nie chce mi aż tak dawać w kości. Okej, ogólnie mam herbatkę, więc na koniec odcinka prawdopodobnie wzniosę tak jakby toast za to, że jej, Ratchet & Clank teoretycznie wrócił. Żeby było fajnie. Dobra, zniszczyliśmy już drugą. Jest chyba tylko trzy? Chyba tylko trzy. Gdzie są moje odrzutowe buty? Gdzie jest... Where is my hoverboards? To jest taki wolny strasznie. Nawet z Clankiem on jest wolny. Bo już bez Clanka to jest katorga. Gdziekolwiek się raczy tam przemieszczać. Ja mówię, hoverbootsy dają... cholerę szybkości. Ale dobra, tu się jakoś uleczymy. Oczywiście nie musimy się uleczyć. Na co komu uleczenie? Aha, ja mogę tutaj po prostu świetnie. Dobra, myk. Myk. Dziękuję bardzo. Tu wchodzimy. Łoż ty w mordę! Tego się nie spodziewałem. Przyznam, zostałem zaskoczony. Wzięli mnie... z ukrycia, o. Wiesz, tak już powiedziałem, wzięli coś, tak się nie kojarzy. No dobra, myk. Nie. Almost. A, tam są jeszcze. Jak widzicie, jest to swingshot, aczkolwiek swingshota nie mamy jeszcze. Musimy go odebrać i... chyba, nie wiem, czy się wracać tutaj po to... co tam jest, nie wiem właściwie, co tam jest nawet. Chyba śrubka albo trofeum. Tak, na to stawiam. Widać może to coś, co tam jest? Nie. No cóż. W każdym razie olewam to... teraz tego nie mogę zebrać, bo... tak, więc najwidoczniej nie jest mi to przeznaczone na chwilę. I tak, to jest niezbyt wnosi do fabuły. Bo nawet te trofea nie są fabularne. One są tylko takim śmiesznym dodatkiem, który można sobie zbierać i... jak jest, to zbieram, jak nie ma, to nie. Wow. To co teraz zrobiłem, czyli ten taki przy... A, właśnie. Synchronizacja. Dół, góra. Kompletnie zapomniałem o synchronizacji i byłaby później dupa. No w sumie i tak mówię z jakimś wielkim opóźnieniem. Nie wiem właściwie dlaczego. Mam opóźnienie mózgu. Dobra, myk. Easy. O nie! Po prostu umrę i tyle będzie. Zginę i tyle będzie, o. No po prostu zginę na śmierć.
Oczywiście to rozwalamy od razu. Nie chcę się z tym pierdzieć z tymi. I oczywiście jak to rozwalimy, to od razu się rozwala. Wieżyczka i mamy. I mamy na wszystko wyrąbane, ale musimy ukończyć robotę czym? A walką z bossem, rzecz jasna. Ale zanim udamy się tam, to chciałbym całą moją amunicję odtentegować. Ale proszę mi tutaj nie przychodzić w tryb spania. Proszę mi tutaj nie spać na spory. Boże, już 20 minut. Jesteśmy chyba na której? 6 planecie? Chyba coś w tym stylu. No, już użyję tego. No i to jest prędkość! Nie dorównuje to niczym Sonicowi, ale... No, czegoś trzeba zacząć. Myk. Dobra, wchodzimy tutaj. Enter control room. Dobra, i tu się... A! No tutaj już mam. No i dobra. Tu się zacznie. Cia, z tym czymś będziemy walczyć teraz. Nie wiem właśnie co to jest, jak ktoś ma pomysł co to mogłoby być, to... Jeszcze proszę mi powiedzieć, bo chciałem samym się... Jakiś wielki ślimak. No, na to mi to wygląda. Okej, teraz będzie atakował tą swoją wieżyczką na dupie. No świetnie, jestem po prostu zarąbisty 2 na 10. Dobra, można tu na szczęście pominąć tą scenkę w ogóle. Wersja Nevita jest strasznie dziwnie zrobiona, bo tam gdy ten gość będzie do nas podchodził, to ten cały efekt jego oka, czy coś w tym stylu, będzie kwadratowy. Czyli nie zostało to przeskalowane. Dodatkowo będzie to wyglądało jak na starych telewizorach CRTV. Czyli wiecie, że paski są. Dobra. Shock Cannon może nie. Miniaturę dam. Bo one spoko biją. Jak widzicie, no 1/4 życia mu zjechały, więc to jest całkiem fajne. No i okej. Teraz musimy przed nim uciekać! Żeby było fajnie, bo on nas teraz atakuje rakietami. Szczerze powiedziawszy... To jest Matrix. Nagłe zatrzymanie czasu i teraz będziemy widzieć z jego oka wszystko i tak będziemy musieli uciekać. Więc tak, nie chcecie zostać trafieni przez te rakiety? Uwierzcie mi. Ja kompletnie olewam te terachnoidy, on sam je załatwi. Nie mam żadnej potrzeby ich załatwiania. Kurczę, mordy. Nie wiem skąd dostałem amunicję właściwie. No ale dobra, on się oczywiście wyżywa na wszystkim. Bo, nie wiem, ma chyba jakąś awersję do filarów. Dobra. Jego tam nawalają te armatki. Te armatki są strasznie OP. Tak przyznam, dobra, tu mamy na niego wywołany. Teraz możemy spokojnie używać sobie naszego N60 Storm. N64! I see what you did there, Insomniac. Dobra, no i załatwione. Powiedzmy, że za pierwszym razem. Captain Quark, first you made another miraculous comeback. Now you've defeated the Tyranoids in a spectacular battle on their own planet. How do you explain your recent success? Courage, compassion, dashing good looks, iron hard abs. Seriously though, to be a true hero of heroes, you need more than loads of charisma and a
brilliant tactical mind. I couldn't have done it without these massive guns. Mwah! Mwah! Moja reakcja na tą kasynkę. Dobra. Więc będziemy robić następne zadania. Ale to już w następnym odcinku. Pokonaliśmy, właściwie zrobiliśmy główną misję. Czy to nie jest przypadkiem... misja dodatkowa? Co jest Phoenix. Nie, to jest poboczne zadanie. Tego oczywiście nie będziemy robić, bo mi się nie chce. Serio. A, to mamy return do ship chyba. No, return do ship. No i my. Bo myślałem, że się zliczowała ta kamera. Ale strzykło. Aby to nikogo nie przeraziło. Mi na przykład palce się połamały. Misji dodatkowej nie będziemy robić, bo szczerze mówiąc, jeszcze nie mam na to czasu i nie chcę mi się. Więc nie będziemy tego robić. Powrócimy na Phoenix. A. Starship Phoenix. Lecimy. No i to by było na tyle w tym odcinku w zasadzie. No łatwo przyszło, łatwo poszło. Z tymi odcinkami. Ja się zaraz prawdopodobnie będę zabierał za Sonika. A i ogólnie, to też takie moje pytanie dla was. Czy jednak chcielibyście, abym tłumaczył raczej tej tanka? Nie jest to dla mnie żaden jakiś problem, aczkolwiek... No, więc to jest takie pytanie, czy chcecie, aby cutscenki były przeze mnie przetłumaczone na język polski? To jest pytanie ode mnie, a na odpowiedź czekam. It was the biggest pteranoid you've ever seen. Big as a star cruiser and packing twice as much firepower. There was no escape. He was coming right at me. Closer, closer. Oh, what am I gonna do, right? Closer, even closer. Click, click. My blaster jammed. No way. What happened next? Yes, go on. We're all riveted. So, this is the mighty Q-Force I've heard so much about. Pathetic! I could obliterate the lot of you, and they wouldn't even mention it in Supervillain Weekly. True, sir, but you'd have done the fashion world an enormous service. And as for you, Agent Clank, I have far grander plans for you. All right, Lawrence, you can turn it off now. Oh, may I, sir? What a treat. Al, come in! Yellow! Someone just transmitted a hologram onto the ship. I need to know where the signal came from. Let's see. Backtracing the signal. Six-path alpha key encryption? Amateurs. I got it. It came from a facility on Planet Dax. Accessing their computer files. Planet Dax? Aha! I found something suspicious. Hatching it through now. Tonight, we take a journey inside the enigmatic mind of our galaxy's foremost evil genius, Dr. Nefarious. We'll take a tour of this sacred facility on planet Dax, home to some of the galaxy's most insidious superweapons, including the dreaded Rainbow Afrolyzer. Dr. Nefarious, we've all enjoyed your past work, but how do you respond to critics who say your latest galactic schemes are just more of the same? I will annihilate them! Lawrence, tell us a bit about this top-secret super-weapon being constructed on planet Dax. Well, super is such a strong word. That a weapon may be a tad overdoing it. We do, however, have a lovely view of the ocean at sunset. Is Dr. Nefarious poised on the brink of galactic domination, or is this super-weapon just the latest in a series of maniacal pipe dreams? Stay tuned for more from Supervillain Weekly! Whatever Nefarious is doing on Dax, it can't be good. We'll check it out. You're welcome. Dobra ludzie, więc to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli chcecie, odpowiedzcie na moje pytanie, czyli czy chcecie, żebym tłumaczył resztę tej klankę. Jeżeli oczywiście jakieś odpowiedzi się nie pojawią, to nie będę tego tłumaczył. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa.